witajcie w kolejnym odcinku z miniserii maratonów filmów Wstrząs, więc zaczynamy. Dzisiaj Wstrząsy 5. Więc tak, Wstrząsy 5 dzieje się, zaczyna się od dwóch gości. Jeden z nich wpada do dziury, drugi chce mu go uratować, ale zabija ten trolocja, który wpadł do dziury, ale z blaster. No i film zaczyna się tak samo o jak pierwszy film, czyli od tego fajnego przejścia z napisu do filmu i zaczyna się też od tego czekającego gościa, tym razem innego. No i on, ten gość później jedzie na motorze i tam Bergdamer kręci, jak coś kręci, gdzie zabił węża i go gotuje i przyjeżdża ten drugi gość, drugi główny bohater i on mówi mu, że będzie go nagrywał, a ten poprzedni się zwalnia. No i przyjeżdża później do nich jakiś gość i ten gość mówi, że jest jakiś rezerwatu przyrody czy coś i mówi, że Asbraster zaatakował kogoś. No i oni tam jadą i Bergdamer chce tam od razu zruszać, ale ten drugi główny bohater coś do niego mówi. No i ten drugi główny bohater w końcu mu mówi tamtemu gościowi coś, ale nie pamiętam co. I po prostu jadą. Lecą, znaczy helikopterem jakiegoś gościa. No i jak tam lecą. I jak dolecieli i wylądowali, to o ten gość, to ten jeden fajny gość, który miał ten helikopter, którym przylecieli, mówi do Bergdamera o coś, już nie pamiętam dokładnie co, ale też, że może zawsze go wezwać. No i on później wychodzi, tam ten drugi główny bohater zjada czarownicę i ten no i później mamy dwóch innych gości i jeden z nich i oni zostają zabici, dwóch innych ludzi i oni zostają zabici przez graboida i ten grabo. A wcześniej jeszcze mieliśmy jakiegoś chłopa z córką. No i tam główny bohater zostają wezwani i jadą. I po prostu nie i jadą tam. No jak to widzą, no to następnego dnia jadą, co gdzieś jadą. W tej nocy dokładniej i znajdują i spotykają Asbrastera. Bardziej szukają tego Asbrastera, no ale go znaleźli. No i główny bohater, czyli Bergdamer, najpierw traci broń, a potem jeszcze chyba zabija tego Asbrastera, jak on chce zabić gościa, który jest w aucie. Zrzucił tego Asbrastera, mostu Bergdamer, jak go zrzucił, to oni jadą, wracają po prostu. Jak wrócili, to się kłóci z tym drugim głównym bohaterem. No i następnej nocy jadą do naporowania na graboida. No i graboid zostaje, nie na graboida, tylko na Asbrastera. I Asbraster zostaje zabity. Okazuje się, że tam jaja były. Bergdamer jedno ma, ale okazuje się, że ten gość był oszustem. No i on zabiera te jajo, a Bergdamera wpakowuje wrzuca do kratki. No i po paru dniach, w sumie nie wiem, ale po jakimś czasie przyjeżdża do niego, po niego ten drugi główny bohater i oni jadą. Tylko, że Bergdamer się w tej kratce przewrócił. Ta kratka z nim się przewróciła. No i tamten go odcinki drugi i wyciąga Bergdamera stamtąd. A sam. No i okazuje się, że nie ma paliwa, czy tam benzyny, więc nie może tego ruszyć tym autem. No i jak oni idą, to znajdują tego innego gościa. No i później z góry wychodzi, tu miał te jajo, z tego co pamiętam, nie, on już nie miał tego jaja.
i z góry wychodzi z podziemi i wyskakuje graboid, afrykański graboid, który go zabija. No i... To jest afrykański graboid. A to są drugie formy blasterów. No i... Jest blastery. I zabijają tego graboida. Czy nie, jak powiedziałem. Ten nasz blaster po prostu oskacze. No zjada tam tego gościa. A oni widzą tą jaskinię i... Drugi główny bohater idzie do tej jaskini, a następnie ją niszczy. I okazuje się, że przetrwało tylko jedno jajo i jeden graboid. I Garnet tego graboida nazywa królową, gdyż jest najsilniejszy. I przez to, że go nazywa... No i nie. No i oni... No i w tym czasie... I oni tą jaskini... No i później Wade Gamer wzywa tamtego gościa. Ma helikopter i on przelatuje. Jest tamtym gościem. Z innym gościem, tylko że ten gość zostaje. Tylko że ten drugi gość zostaje nie zabity przez Blastera, czy przez graboida. A ten fajny gość zostaje zjedzony przez w całości przez graboida. Też. No i główni bohaterzy tam biegną do tego samolotu i zabijają Asblastera, graboida. No i jak graboid zostaje zabity, to zjawia się ten fajny gość i okazuje się, że ta królowa, nie, to nie jest chyba królowa, no ale okazuje się, że ten graboid zjadł to go w całości, ale wypróbował najedzony. No i tak, no i oni później wracają. No i w tym czasie jeden z blaster atakuje kolejnych głównych bohaterów, ale nie później zabity. No i oni odjeżdżają. I okazuje się, że... córka głównej bohaterki i drugiego głównego bohatera, trzeciego znaczy głównego bohatera. Znaczy, dobra, nieważne, ale... ma jajo graboida. No i oni później wchodzą do sklepu, ale ona znika. I oni wcześniej jeszcze zabili jakiegoś graboida. Z tego co pamiętam, no zabili graboida i później i wracają. Jadą dalej i okazało się jeszcze wcześniej, że języki graboidów odłączyły się od graboidów. Przez to teraz są oddzielnymi stworzeniami, no i one nie zaatakują tej dziewczynki, dopóki ona ma te jajo. Zjawiają się główni bohaterzy, że Bert Gamer i ten drugi, i oni wymyślają plan na to. I ten główny bohater drugi jedzie na motorze gdzieś i ta główna bohaterka wystrzeliwuje strzałą i on później wraca. No i jest później, zatrzymuje się, jak jest, wjeżdża kolejny graboid, się pojawia, to on szybko jedzie i zabiera tą dziewczynkę. I jak graboid wychodzi z podziemi, to uderza w niego piorun. I przez to graboid ginie. No i główni bohater... No i później główni bohaterzy ze sobą rozmawiają i na tym kończy się film. No i jak dla mnie to ten film był bardzo dobry. Znaczy nie do końca był dobry, tylko był przynajmniej spoko. No i dobry sequel daje mu ocenę na 5,5 na 10, więc to ty ile cześć.